Często któryś na przykład z partnerów w małżeństwie się żali, a ta seksualność jest taka, nie taka, jakbym chciał, ale czy powiedział pan swojej żonie, jaki by pan chciał seksualności? Czy żona swojemu mężowi, czy powiedziałaś mu to? Czy pani mu to powiedziała? A nie, jak mnie kocha, nie się sam domyśli. A dlaczego mu tego ubogo nie powiedzieć? Nie? Takiej czułości pragnę, takiego dotyku, takiego przytulenia. A co ksiądz mówi, przecież to przy takiej rzeczy nie będę mówić. Niech się sam domyśli, jak mnie kocha. Nie musi się domyślać. Nie? Zasada domyślności jest najbardziej wrogą zasadą tam, gdzie jest miłość wzajemna. Tam, gdzie można mówić, trzeba jak żebrak poprosić. Ja potrzebuję twojej czułości, twojej pochwały, twojej bliskości. Ja tego potrzebuję. Ja umrę bez tego. Nasza więź będzie słabsza, a przez to ja będę słabszy. To jest wzajemność. Ja potrzebuję i ty potrzebujesz. Także właśnie w zasadzie do wartościowania, pochwały. Ja potrzebuję twojej pochwały.